czy któryś z Twoich gości szczególnie utkwił Ci w pamięci? Ja to już robię tyle czasu, że mam całą listę takich osób, z którymi się rozmawiało wyjątkowo fajnie. Zawsze jest miło, kiedy ktoś się, mam wrażenie, jakoś tak wyjątkowo otwiera i mówi mi coś, czego nie widziałam, nie czytałam wcześniej. Zwykle tak jest, że im starsze gwiazdy, im takie bardziej utytułowane, im dłużej w tym showbiznesie się obracające, tym bardziej szczere. Pamiętam Anthony Hopkins, pamiętam Dustina Hoffmana. To są takie osoby, które nie mają kompletnie już żadnych zahamowań i nie bardzo się kontrolują. I nie mają osób od PR-u, które je kontrolują. Więc to są takie najbardziej szczere, fajne rozmowy.